Lupa. Siema. Jak tam? Ogólnie w porządku, wszystko super, w końcu cieszę się, mega się cieszę, że w końcu do tego doszło. Czekałem, aż się doczekałem, w końcu będę pokazał, w końcu mu łeb urwę. No ale powiedz mi, czekałeś na taką formułę, że będzie to K1, czy... Nie, wszyscy właśnie myślą, nie powiem, oczywiście wyzwałem go do tej formuły K1, bo to z początku było w momencie, kiedy ja wszedłem do oktagonu, na Instagramie moje pierwsza zaczepka, która miała miejsce, też było w K1, no bo jak wszyscy wiedzą, była sytuacja, Kac już miał się bić z Ambrem. Nie, miało być MMA, później, że nie, bo K1, Ambro nie mógł, bo coś tam. I na końcu doszło do takiej akcji, że mówię, wysłałem zaczepkę, mówię, chcesz się bić w K1, chodź się bij ze mną. I to był ten pierwszy moment taki, ten zaczepkowy, gdzie doszło do tego momentu, że teraz mamy tą walkę, nie? Później wszedłem do oktagonu, wyzwałem go w K1, ale to było w sumie dawno, nie? Teraz do mnie włodarze zadzwonili, chcesz się bić z Kasiuszem? Nie wiem, kiedy, ostatni raz kiedy była ta gala, co go wyzwałem. Nie, to było chyba na czwórce, czyli ponad rok temu, nie? Ja mówię, wiesz, o tamtym zapomniałem, mówię, teraz do mnie zadzwonili, chciałem się bić w MMA. A oczywiście nie, bo go wyzwałem w K1, to on chce w K1 i znowu kręcanie kota ogonem, nie? Miał być K1, Krzysiu Rozpara do mnie mówi, on chce w K1 93, ja mówię, to wyjdźmy chociaż z dwóch stron, niech jest MMA 90 kilo. Ja mówię, jak najbardziej możemy się bić w MMA. Na końcu doszło do tego, że jednak jest K1, powiedział, że albo się będę bił w K1, albo walki nie będzie. Chcieli mi zmienić zawodnika, ale... Mówię, już wiesz, pierwsza myśl zawsze mówi, że zawsze najważniejsza, nie? Ja mówię, dobra, niech już jest to K1, mówię, ja wolę też w stójce się bić, więc... Więc zadowolony. Wolałbym w MMA, oczywiście, żebym wolał MMA, ale jak już jest to K1, no to się przygotowuję pod K1, no. Jasne, powiedz mi to, no bo znany jesteś z występów w Punchdownie. No. Jakieś liście będziesz uderzał? Pozwolone w ogóle? Mieliście to jakoś dogadane, nie, że no, ty jako jedyny zawodnik będziesz mógł uderzać z otwartej? Nie, no z liści nie będziemy się bić, no wiesz. Nie no, gdzie z liście. To, że były liście, czaskałem liście, no to fajnie też, nie? Ale teraz naprawdę tutaj to jest jedyny pojedynek taki, gdzie mamy zimną krew. Mamy straszną spinę, nie? Jestem zdania, miałem dwie wcześniejsze walki, gdzie się biłem tam z innymi zawodnikami, nie było tej zimnej krwi. Takie, wiesz, za przeproszeniem z dupy, wiesz, jak się z kimś bijesz, to wiesz, bijesz się, też się pobije. Ale tam, gdzie jest ta zimna krew, nie? Chcesz kurwa kogoś upierdolić, nie? To jest zupełnie co innego, nie? No, gdzie było właśnie na konferencji, widać bardzo dużo emocji między wami. Widać, że się szczerze nie lubicie. Ja ci powiem, najchętniej to bym wstał i mu wypierdolił zęby, nie? Ale lepiej zachować klasę, pokorę, spuścić głowę w dół i to pokazać w ringu, nie? Rozumiem. A jak idą przygotowania? Przygotowania idą bardzo dobrze. Aktualnie trenuję w Samuraju we Wrocławiu z Karakanem. Pewnie na pewno się znacie, także gość naprawdę. Karakan, pozdrawiam. Zapierdalamy ostro, nie? No to nie jest, no to zostaje mi życzyć powodzenia, no i udanego występu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki bardzo.